Witamy serdecznie Was wszystkich na naszym webinarze. Ja mam na imię Sara i pracuję w Fundacji DKMS. Jest z nami również mój kolega, dr Grzegorz Hensler, lekarz-konsultant Fundacji DKMS. I to właśnie on dzisiaj w pięknych słowach opowie Wam o krwi, szpiku i transplantacji. Cześć, Grzesiu. Cześć, cześć wszystkim. Zanim jednak przejdziemy do tej części, chciałabym jeszcze słowem wstępu zaznaczyć, że tym webinarem otwieramy cykl webinarów Akademii Sztuk Przepięknych na najpiękniejszej domówce świata. Rok temu byliśmy z Grzegorzem i z całą ekipą z DKMS w Kostrzynie nad Odrą, gdzie wspólnie edukowaliśmy na temat dawstwa szpiku i rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku. Jeżeli też byliście tam z nami i spotkaliście się z nami w czerwonym naszym namiocie, to Was serdecznie pozdrawiamy. No i bardzo żałujemy, że w tym roku nie możemy się ponownie zobaczyć na Poland Rock Festival, ale pozostaje nam tylko cieszyć się, że możemy chociaż zobaczyć się tutaj. Za to też serdecznie dziękujemy organizatorom festiwalu za umożliwienie nam tego spotkania online. No już za moment oddaję naprawdę Grzesiowi głos, ale jeszcze takich kilka informacji organizacyjnych. Najpierw nastąpi prezentacja Grzesia, który Wam opowie właśnie o krwi, o transplantacji i o szpiku. Później będzie krótki quiz. Nie czujcie się tutaj jak w szkole, że musicie robić notatki i się stresować, czy zdacie, czy nie, ale możecie sprawdzić swoją wiedzę i co zapamiętaliście z tego webinaru. Mam nadzieję, że dobrze nas widzicie i słyszycie. My niestety dzisiaj Was nie zobaczymy i nie usłyszymy, ale po prawej stronie na dole możecie widzieć czat. Zachęcamy Was do rozmów tam, do pisania i też macie tam możliwość zadawania pytań. Możecie je oznaczać tym znakiem zapytania, który pewnie widzicie na dole w tym okienku wpisywania wiadomości. I już potem, po tej prezentacji i po quizie spojrzymy z Grzesiem na te pytania i Grzegorz na pewno odpowie na jakieś Wasze wątpliwości czy pytania, które się w trakcie pojawią. Zaraz jak odpalimy prezentację, to też na górze będziecie mogli zobaczyć taką belkę z przyciskiem, który przekieruje Was na stronę internetową, gdzie możecie się zarejestrować jako potencjalni dawcy szpiku, więc jeśli jeszcze nie jesteście w bazie, to również do tego Was gorąco zachęcamy. No i to już wszystko, jeśli chodzi o wstęp, więc ja oddaję głos Grzesiowi i do zobaczenia po prezentacji. Jeszcze raz cześć, witamy wszystkich. Ja z góry chciałem przeprosić te osoby, które zostały zwiedzone tytułem tej prezentacji, hematopoezja, bo o poezji specjalnie nie będę mówić, bo ani jej nie lubię, ani nie umiem. Natomiast to, co lubię i umiem, to hematologia, czyli nauka o krwi. A hematopoeza to jest proces krwiotworzenia, czyli proces produkcji krwinek krwi w szpiku kostnym. I o tym między innymi i o przeszczepieniach szpiku, o tym jak się szuka dawców szpiku, jak się przeszczepia szpiku, o chorobach, które są wskazaniem do przeszczepiania szpiku, dzisiaj Wam opowiem. Co to w ogóle jest szpik kostny? Bo mówimy o przeszczepie szpiku kostnego, czy prawidłowo. Ja będę używać tego sformułowania, przeszczep szpiku kostnego, bo on jest krótki i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Natomiast prawidłowo powinniśmy mówić przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych. Szpik kostny jest niczym innym jak fabryką krwi, czyli miejscem, w którym krew powstaje. Szpik kostny znajduje się, jak widzicie tutaj, w kościach długich, w kościach płaskich, u dzieci, u noworodków, w zasadzie we wszystkich kościach znajduje się czerwony szpik kostny, czyli czerwony produkujący krew szpik kostny. Wraz z wiekiem niestety ten szpik kostny czerwony zostaje zastąpiony przez szpik biały, taki tłuszczowy, zanikowy. I u osoby dorosłej głównie szpik kostny jest produkowany w kościach długich i płaskich, w talerzu kości biodrowej, w kręgosłupie, tam gdzie widzicie, że jest czerwono, trochę jest go w żebrach, w kości udowej.
Szpik kostny znajduje się w jamach szpikowych, w takiej pierzynce, w mikrośrodowisku, które opiekuje się komórkami szpiku kostnego, dokarmia komórki szpiku kostnego, ale też wysyła sygnały. Wysyła sygnały dochodzące z organizmu, ukierunkowywujące szpik kostny do produkcji tych krwinek, tego rodzaju krwinek, które są w danym momencie organizmowi najbardziej potrzebne. Taką cichą bohaterką szpiku kostnego i tej hematopoezy jest komórka macierzysta. Komórka macierzysta, która ma bardzo trafną nazwę, bo jak macierzysta, czyli jak każda mama, ma dwie cechy. Znaczy jedną cechę, którą ma każda mama, drugą niestety nie każda mama ma. Komórka macierzysta szpiku jest totipotencjalna, czyli ona może, to znaczy, że może zrobić wszystko. Może zrobić wszystko, czyli z tej komórki mogą powstać w zasadzie każda inna komórka organizmu, ale oczywiście w szpiku kostnym, w tym mikrośrodowisku szpiku kostnego, z komórki macierzystej powstają różnego rodzaju dojrzałe komórki krwi. Więc taka komórka potrafi wszystko. Drugą jej cechą jest to, że jest to komórka nieśmiertelna. To nie znaczy oczywiście, że ta sama komórka żyje z nami przez całe nasze życie, ale komórki macierzyste mają tą zdolność, że one odtwarzają cały czas, dzieląc się, odtwarzają tą populację, ten nasz zbiór komórek macierzystych, którym dysponujemy i które produkują później szpik kostny. Na skutek działania tego mikrośrodowiska i tych wysyłanych sygnałów przez mikrośrodowisko szpiku kostnego, komórki są, te macierzyste, ukierunkowywane do tego, żeby niestety dojrzewać. Niestety dla tej komórki macierzystej, dlatego że one dojrzewając nabywają cech konkretnych, już dojrzałych krwinek. Wchodząc w taki proces dojrzewania, my mówimy, że oni wchodzą w dany szereg hematopoetyczny, czyli komórka, która zacznie się dojrzewać, tworząc na przykład krwinki czerwone, czy krwinki płytkowe, czy krwinki białe, nie może już z tego szeregu przeskoczyć. Nie ma czegoś takiego jak zmiana profesji w przypadku komórek macierzystych już dojrzewających, czyli ona, rozpoczynając dojrzewanie w kierunku krwinki czerwonej, wiadomo, że zostanie krwinką czerwoną. Niestety, wchodząc w ten szereg, a może niestety, w ten szereg dojrzewania, ona traci zdolność totipotencjalną, tą zdolność odtwarzania każdej innej komórki organizmu czy szpiku i też traci swoją nieśmiertelność. Z takiej komórki macierzystej szpiku powstają między innymi krwinki czerwone, krwinki płytkowe, czyli płytki krwi i różnego rodzaju krwinki białe. Jaka jest funkcja tych krwinek? Krwinki czerwone, czyli inaczej, jak studiujecie sobie swoje wyniki badań, erytrocyty, albo możecie je na wynikach zobaczyć po takim skrócie RBC, czyli Red Blood Cells, czerwone krwinki, one odpowiadają za wymianę gazową, czyli przenoszą tlen z płuc do komórek innych organizmu i zabierają stamtąd dwutlenek węgla i zawożą go do płuc. Jest to bardzo fajna i ciekawa krwinka, dlatego że w zasadzie cały jej wygląd jest bardzo mądrze przez naturę stworzony w ten sposób, by zoptymalizować jej funkcję. To jest dosyć mała komórka, która dojrzała, nie ma już jądra komórkowego, po to, żeby nic nie zabierało przestrzeni potrzebnej do tego, żeby przenosić tlen z płuc do komórek organizmu, i jest też komórką taką dwuwklęsłą soczewką, przez co zwiększona jest jej powierzchnia i ta wymiana gazowa jest ułatwiona. Drugim rodzajem, czy kolejnym rodzajem krwinek są krwinki białe, czyli leukocyty, albo na wynikach możecie zobaczyć taki skrót WBC, czyli White Blood Cells.
Są to różnego rodzaju krwinki, bo zobaczcie, ich jest kilka rodzajów, których główną funkcją jest obrona organizmu. To są żołnierze różnych brygad, że tak powiem, bo każda krwinka biała, czy każdy rodzaj krwinki białej ma troszeczkę różną funkcję. I to są komórki, które bronią naszego organizmu przed zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi, grzybiczymi, po części również przed chorobami nowotworowymi, z takimi dwoma, jakby tu nie można powiedzieć, która jest ważniejsza, która jest mniej ważna, ale takimi komórkami, o których najczęściej myślimy, jeżeli mówimy o białych krwinkach, to neutrofile, czy neutrocyty, które bronią nas przed bakteryjnymi głównie infekcjami, i limfocyty. Są różne populacje, różne rodzaje limfocytów, które głównie bronią nas przed wirusami. One również mają pewną funkcję broniącą organizmu przed nowotworzeniem, przed komórkami nowotworowymi, czy w zasadzie wszystkim, co obce. Trzecim rodzajem krwinek są płytki krwi, czyli trombocyty, i one chronią organizm przed krwawieniem, to znaczy w razie uszkodzenia naczynia to działają jak taki plaster, który zamyka uszkodzone naczynie i ułatwia gojenie, pozwala na gojenie. Kolejną taką cechą krwiotwórczej komórki macierzystej jest to, że jak każda mama jest bardzo pracowita. Zobaczcie, jak duża liczba krwinek czerwonych powstaje na dobę. 200 miliardów komórek powstaje na dobę, czerwonych krwinek erytrocytów. Powstaje 10 miliardów na dobę leukocytów i 400 miliardów na dobę trombocytów. Jest to olbrzymi wysiłek, również energetyczny, i olbrzymia praca, jaką te komórki muszą wykonać, te komórki macierzyste, poprzez te liczne podziały, które przechodzą, żeby wyprodukować taką liczbę krwinek. Troszeczkę podyktowane jest to również tym, że nasze krwinki nie żyją długo. Najdłużej żyją erytrocyty. Czerwone krwinki żyją około 100-110 dni, można przyjąć także około 3 miesięcy. Płytki krwi około 10 dni, 2 tygodnie żyją płytki, czyli trombocyty, a białe krwinki nawet kilka dni, czyli najkrócej. To był taki obraz idealny tego, co się dzieje, gdy wszystko działa sprawnie. Natomiast to, że komórka macierzysta jest taką pracowitą komórką i wykonuje tak dużą pracę, niestety niesie za sobą pewne ryzyko. Jak może pamiętacie z lekcji biologii, przy każdym podziale komórkowym komórka dzieląca się musi przepisać cały nasz materiał genetyczny, czyli całe DNA, które zawiera się w jądrze komórkowym, w czasie podziału komórki musi zostać przepisane. Nie tylko te geny, które interesują już daną komórkę, czy erytrocyt, czy tam leukocyt, czy trombocyt, tylko cały nasz materiał genetyczny musi zostać przepisany w czasie podziału komórkowego. Więc przy tych licznych miliardach podziałów komórkowych istnieje statystyczne prawdopodobieństwo, że taka komórka niestety się pomyli. Pomyli się, popełni błąd i powstanie mutacja, czyli nieprawidłowy gen. Oczywiście nasz organizm ma mechanizmy, które taki błąd potrafią albo naprawić i taka komórka sobie będzie dalej żyła już jako poprawna, prawidłowa komórka, albo jeżeli ten błąd jest za duży i nie da się go naprawić w prosty sposób, to istnieją mechanizmy w naszym organizmie, które taką komórkę mogą wysłać w ostatnią podróż, czyli uśmiercić ją. W takim mechanizmie programowanej śmierci, planowanej śmierci, apoptozy, mogą takiej komórce powiedzieć: ok, niestety nie tym razem, i taka komórka umiera. Ale nawet te mechanizmy naprawcze też nie są idealne i istnieje zawsze ryzyko, że przy tak licznych podziałach komórkowych w końcu powstanie nieprawidłowa komórka, która przetrwa, i powstanie mutant. Mutant, czyli nieprawidłowa komórka, no, można już powiedzieć, że nowotworowa,
I w ten sposób w zasadzie, czyli na skutek jakiejś mutacji wyzwalającej, czyli jednej mutacji, czy kilku mutacji, takich kumulujących się mutacji wyzwalających, może dojść do czegoś, co my nazywamy transformacją nowotworową, czyli powstania z prawidłowej komórki, czy z prawidłowej linii komórkowej, linii nowotworowej. Jeżeli nasze mechanizmy obronne organizmu tego mutanta nie zabiją, to ten mutant niestety nabiera, on też ma takie cechy jak podobne do komórki macierzystej, czyli jest komórką nieśmiertelną. Jest komórką, która dzieli się w sposób bardzo intensywny, ale w przeciwieństwie do komórki macierzystej, która odpowiada na sygnały naszego organizmu, że słuchaj, teraz potrzebujemy tego rodzaju komórek, produkuj te, albo teraz nie potrzebujemy niczego, możesz sobie odpocząć. Komórki nowotworowe mają tą cechę, że nie podlegają kontroli naszego organizmu i dzielą się w sposób niekontrolowany i mają zdolność ekspansji, czyli rozprzestrzeniają się poza naturalne swoje środowisko bycia. To jaki rodzaj nowotworu układu krwiotwórczego, bo mówimy o układzie krwiotwórczym, powstanie, zależy, w którym momencie w tych szeregach dojrzewania i podziałów komórkowych hematopoezy dojdzie do mutacji. Jeżeli do mutacji dojdzie gdzieś na wczesnym etapie dojrzewania komórek, to te nowotwory są nowotworami zwykle niedojrzałymi, bardzo agresywnymi, szybko przebiegającymi. Najczęściej w tym momencie powstają ostre białaczki czy agresywne chłoniaki. Jeżeli do błędu dojdzie gdzieś pod koniec dojrzewania komórki, to te nowotwory zazwyczaj mają łagodniejszy, bardziej powolny przebieg. Najczęściej wtedy powstają przewlekłe białaczki czy takie latentne, wolno przebiegające chłoniaki. Nowotwory układu krwiotwórczego to najczęściej właśnie białaczki, chłoniaki, czyli nowotwory, które wywodzą się z układu chłonnego, z limfocytów. Ale mogą to być też nadpłytkowość samoistna, czyli tak wtedy, kiedy ten klon nowotworowy powstaje z płytek krwi, czerwienica prawdziwa, gdzie ten klon mutantów to są nieprawidłowe krwinki czerwone. Jest bardzo, bardzo dużo różnych rodzajów chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Kiedyś hematolodzy mieli łatwiej, bo tych chorób znali tylko kilkanaście, natomiast dzięki temu, że medycyna bardzo się rozwinęła i my wiemy, czy coraz częściej wiemy, jaka mutacja doprowadza do powstania danej choroby nowotworowej, to diagnostyka chorób nowotworowych układu krwiotwórczego również bardzo się skomplikowała. Wykorzystywane są badania genetyczne, poszukujemy konkretnych zmian, konkretnych mutacji i samych ostrych białaczek szpikowych jest mnóstwo rodzajów. Mnóstwo to naprawdę mnóstwo, nie kilka, tylko naście, dziesiąt. Ostrych białaczek limfoblastycznych również, bo każda odmiana, jakby każda mutacja genetyczna to już jest w zasadzie troszeczkę inna białaczka. Jakie są objawy chorób nowotworowych? W zasadzie te objawy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, one bardzo często przebiegają podobnie. Grupa tych objawów to są objawy, które wynikają z wyparcia prawidłowego szpiku, bo choroby, te klony mutantów, nieprawidłowe komórki, które się rozwijają w szpiku kostnym, rozpychają się i wypierają prawidłowy szpik kostny. I tych prawidłowych komórek powstaje coraz mniej, więc zaczyna nam brakować czerwonych krwinek, pojawia się niedokrwistość, czyli anemia i objawy niedokrwistości, takie jak zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku, bladość skóry. Zaczyna nam brakować płytek krwi i pojawia się skaza krwotoczna, czyli taka patologiczna skłonność do krwawienia czy siniaczenia się nawet przy najmniejszym urazie albo w ogóle bez urazu, w tym do krwawień takich niebezpiecznych, zagrażających życiu samoistnych, na przykład do mózgu, do jamy czaszki. Zaczyna również brakować prawidłowo działających, prawidłowych krwinek białych, więc pojawiają się różne zaburzenia odporności i skłonność do ciężkich, nawracających zakażeń. Część tych objawów wynikać może z aktywności choroby, bo jeżeli choroba nowotworowa jest taką agresywną, szybko przebiegającą chorobą, to zazwyczaj jakby ta aktywność
podziałów komórkowych powoduje, że pojawiają się takie objawy ogólne jak utrata masy ciała, poty nocne, czy niczym niewyjaśnione stany podgorączkowe i gorączka. No i część objawów już wynika z samej ekspansji, czyli zajmowania przez komórki nowotworowe różnych narządów, czy to węzłów łonnych, czy to ośrodkowego układu nerwowego, różnych objawów. Jeżeli doszło już niestety do takiego rozwoju choroby nowotworowej, no to oczywiście mamy na szczęście sposób na leczenie. Tych sposobów jest kilka i takim jednym z pierwszej broni przeciwnowotworowej, którą mieliśmy do wykorzystania, to była broń chemiczna, czyli chemioterapia. Od lat już znana chemioterapia klasyczna. W hematologii od naprawdę dawna stosowane są różne leki. W chorobach hematologicznych zazwyczaj stosowane są połączenia różnych leków w takich schematach chemioterapii, które powtarza się w blokach, w cyklach, zazwyczaj kilka. Trzeba tych kilka tych cykli zastosować, żeby uzyskać efekt. Efekt leczniczy. Jaki to będzie efekt, to zależy bardzo od rodzaju choroby rozpoznanej, od jej zaawansowania, od stanu biologicznego organizmu. Te różne wielolekowe schematy rzeczywiście poprawiają przeżycia chorych, pozwalają im żyć czasami wiele lat, a są również choroby, które można wyleczyć samą chemioterapią, na przykład ziarnica złośliwa, czyli chłoniak ziarniczy. Niektóre ostre białaczki również można wyleczyć samą chemioterapią. Natomiast dzięki temu, że poznaliśmy, czy poznajemy mechanizmy, które prowadzą do powstawania chorób nowotworowych, mamy do wykorzystania również broń chemiczną nowej generacji, czyli terapie celowane. Takie terapie, które mają za zadanie nie naprawić, ale zablokować nieprawidłowo działający gen. Bo zazwyczaj mutacja, która powstaje, która wywołuje chorobę nowotworową, jest mutacją aktywującą. To znaczy ona pozwala komórce w cały czas namnażać się bez odpowiedzi na te regulujące sygnały organizmu, żeby już może ta komórka przestała. Więc mamy leki takie celowane, które blokują działanie nieprawidłowo działającego genu i te leki w sposób spektakularny zmieniają rokowanie w niektórych chorobach. Takim pierwszym lekiem wykorzystanym był imatinib, czyli lek się nazywał Gleevec, stosowany w przewlekłej białaczce szpikowej. Kiedy poznano istotę tej mutacji aktywującej, która powoduje powstanie przewlekłej białaczki szpikowej, wynaleziono ten lek, który blokuje działanie tego genu i pozwala na wieloletnią remisję choroby, remisję, czyli taki stan zdrowia, kiedy metodami nam dostępnymi nie widać choroby. Choroby nie ma objawów choroby, nie widać w badaniach, żeby ta choroba była. My wiemy, że ona gdzieś tam czyha, ale jest to stan takiego uśpienia choroby. Są również wiele innych nowych leków, nowej generacji, które rzeczywiście spektakularnie i diametralnie polepszają rokowanie. Oprócz chemioterapii mamy również radioterapię. Radioterapię, czyli wykorzystanie promieni jonizujących w leczeniu i to jest bardzo często wykorzystywany w hemato-onkologii sposób leczenia. W chłoniakach napromienia się zajęte węzły chłonne, w ostrych białaczkach napromienia się na przykład ośrodkowy układ nerwowy w ostrej białaczce limfoblastycznej, bo tam często dochodzi do zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Też wykorzystuje się napromienianie w przeszczepianiu szpiku, o czym powiem za chwilkę. Ale oprócz takiej klasycznej radioterapii mamy też bardzo wysublimowane, takie bardzo nowoczesne metody radioterapii. Jednym z takich sposobów nowoczesnej radioterapii jest połączenie radioterapii z lekiem biologicznym. I o tym powiem za chwilkę, bo mamy również leki biologiczne. Leki biologiczne, czyli przeciwciała, białka odpornościowe, które w sposób są syntetyzowane w laboratoriach i ukierunkowane na atakowanie struktur białkowych, które znajdują się na komórkach nowotworowych. I zastosowanie tych przeciwciał monoklonalnych również w bardzo
spektakularny sposób polepsza rokowanie chorych na choroby hematoonkologiczne. Tym bardziej, że bardzo często łączymy leczenie biologiczne, czyli te przeciwciała monoklonalne, z chemioterapią i z radioterapią, na przykład w taki bardzo wymyślny sposób, kiedy do takiego przeciwciała przyczepia się mały izotop radiotwórczy, który ma małe pole rażenia, że tak powiem, i ono ma kilkucentymetrowe pole rażenia. I podając takie przeciwciało połączone z tym radioizotopem, ono łączy się z komórkami nowotworowymi w ten sposób, w taki sposób precyzyjny, dostarczając promieniowanie do tego miejsca, gdzie ono jest potrzebne, czyli tam, gdzie są komórki nowotworowe. Jeżeli myślimy o białaczkach, o chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego, w kontekście jeszcze Fundacji DKMS, która jest bankiem dawców niespokrewnionych, czy bazą dawców niespokrewnionych, musimy również powiedzieć o przeszczepie szpiku. Przeszczep szpiku jest tak naprawdę połączeniem tych wszystkich trzech rodzajów leczenia. Dlatego, że pacjent przy przygotowaniu do przeszczepienia przychodzi skomplikowany proces leczenia, który nazywa się kondycjonowaniem, który z jednej strony ma zniszczyć całą chorobę nowotworową, więc podawane są mega dawki, bardzo duże dawki chemioterapii klasycznej, bardzo często w połączeniu z przeciwciałami monoklonalnymi i stosunkowo często również wykorzystuje się w tych procedurach kondycjonowania radioterapię po to, żeby z jednej strony zniszczyć chorobę nowotworową, ale z drugiej strony również zniszczyć układ odpornościowy pacjenta, po to, żeby nie doszło do odrzucenia przeszczepu. Tak naprawdę odrzucenie przeszczepu w przypadku przeszczepienia szpiku to jest zjawisko stosunkowo rzadkie. Ono jest częste przy przeszczepiach narządów litych, serca, nerek, wątroby, natomiast w przeszczepieniu szpiku kostnego nie, dlatego właśnie, że niszczymy układ odpornościowy pacjenta chemioterapią, tym procesem kondycjonowania, a pacjenci tak czy inaczej otrzymują leki immunosupresyjne, czyli takie, które hamują działanie układu odpornościowego. Żeby doszło do przeszczepienia szpiku, potrzebny jest dawca. Zawsze szukamy w pierwszej kolejności dawcy wśród rodziny, bo najlepszym dawcą jest dawca w pełni zgodny dawca spokrewniony, czyli najczęściej jest to rodzeństwo. Mamy mniej więcej 25% prawdopodobieństwo, że nasze rodzeństwo jest z nami zgodne. O tym, co to znaczy zgodne, za chwileczkę jeszcze opowiem. Natomiast no, wszyscy wiemy, że model rodziny zmienił się, zmienia się i coraz bardziej popularny jest model 2+1, więc tych dawców rodzinnych zgodnych jest tak naprawdę bardzo mało. Jeżeli nie mamy w pełni zgodnego dawcy rodzinnego, no to należy takiego dawcy poszukać wśród dawców niespokrewnionych. Dawców niespokrewnionych, czyli takich, którzy są zarejestrowani w różnych bazach dawców szpiku. Kto może zostać dawcą szpiku? Każda w Polsce, bo każda baza dawców szpiku ma swoje kryteria kwalifikacji dawców do rejestracji. Te kryteria muszą być oczywiście zgodne z prawem, które obowiązuje w danym kraju i zazwyczaj są zgodne z takimi ogólnoświatowymi zasadami kwalifikacji dawców, które są ustanawiane przez taką organizację WMDA, czyli World Marrow Donor Association, to jest Światowy Związek Dawców Szpiku, którego za zadaniem jest stworzenie standardów kwalifikacji dawców, pobierania komórek od dawców i opieki nad dawcą po procedurze, po to, żeby procedura na całym świecie była bezpieczna dla dawcy i żeby ten produkt komórkowy z drugiej strony był na całym świecie taki samej dobrej jakości, po to, żeby też pacjenci, wszyscy pacjenci na całym świecie mieli taką samą szansę na odzyskanie zdrowia.
Żeby zarejestrować się w bazie w Polsce, musimy mieszkać w Polsce. Nie musimy być Polakami, ale musimy mieszkać w Polsce, dlatego że koordynacja jest dosyć skomplikowana, wiąże się z podróżą i czasami terminy badań, terminy pobrań są przekładane. Nie ma sensu koordynacji, jest to bardzo utrudnione i skomplikowane koordynowanie pobrania od dawcy polskiego mieszkającego w Niemczech, w UK czy gdziekolwiek indziej na świecie. Więc jeżeli mieszkamy poza granicami Polski, zarejestrujmy się w rejestrze danego kraju tam, gdzie mieszkamy. Należy być ogólnie zdrowym, to nie znaczy, że należy być w ogóle zdrowym, natomiast trzeba wiedzieć, na co się choruje, trzeba dbać o swoje zdrowie. Jest oczywiście szeroka lista kryteriów, które dyskwalifikują z zdawstwa, natomiast ona, o dziwo, w zasadzie mnie to nie dziwi, ale jak zaczynałem pracę w fundacji kilka lat temu, to mnie to troszeczkę zdziwiło, jest dużo bardziej łagodna niż kwalifikacja honorowych dawców krwi. Więc jeżeli ktoś myśli, że nie może być dawcą szpiku, bo nie może być dawcą krwi, niekoniecznie tak jest. Proszę się z nami skontaktować, my rzeczywiście powiemy, czy ta rejestracja jest możliwa, czy nie. Masa ciała. Masa ciała minimum 50 kg. To po części wynika z zaleceń światowej właśnie tej WMDA, po części wynika z litery prawa, ale też nie po to, żeby dyskryminować osoby drobne, małe, ważące poniżej 50 kg, ale po to, żeby zapewnić takiej osobie bezpieczeństwo, bo pobranie od takiej drobnej osoby szpiku kostnego, czy nawet podłączenie do aparatu separującego krwinki jest związane z większym ryzykiem powikłań, a priorytetem w niespokrewnionym dawstwie szpiku jest bezpieczeństwo dawcy. Nie ma masy maksymalnej, natomiast nie powinno BMI przekraczać 40, no bo wtedy mamy do czynienia z otyłością patologiczną, która wiąże się z wieloma innymi chorobami. W naszej fundacji rejestracja polega na samodzielnym pobraniu wymazów z błony śluzowej policzka. Tu powinna być jeszcze trzecia pałeczka, bo w tej chwili nasze zestawy są trzypałeczkowe. Taki zestaw z prawidłowo wypełnionym formularzem odsyła się do nas i my w naszym laboratorium dokonujemy typizacji DNA. Typizacji DNA, czyli określenia antygenów zgodności tkankowej. Wraz z antygenami zgodności tkankowej określone jest jeszcze kilka innych cech genetycznych, które są brane pod uwagę w czasie doboru dawcy i biorcy. Natomiast to badanie nie służy do tego, żeby powiedzieć, czy ktoś jest zdrowy, bo nie ku temu służy i my też nie mamy prawa do tego, żeby badać te próbki, przesłane nam próbki w jakikolwiek inny sposób niż w taki, który jest niezbędny do doboru dawcy i biorcy. Więc w czasie rejestracji my nie szukamy chorób u dawcy, nie liczcie, jeżeli się zarejestrujecie w bazie dawców, że otrzymacie takie potwierdzenie swojego zdrowia, bo nie tego szukamy. Oceniamy antygeny zgodności tkankowej, grupę krwi, status CMV, czyli takiego wirusa, który wiele osób ma, jest nosicielem i który dla nas nie ma znaczenia, ale ma znaczenie przy doborze dawcy i biorcy. Dane po typizacji wprowadzane są do naszej bazy dawców Fundacji DKMS, do Polskiego Rejestru Dawców i do Światowej Bazy Dawców. Dzisiaj odnalazłem takie dane, że w tej chwili w DKMS-ie naszym polskim jest zarejestrowanych prawie 1 700 000 dawców. W polskim rejestrze niespokrewnionych dawców szpiku jest prawie 1 900 000 dawców, a w światowej bazie dawców jest prawie 38 milionów dawców i jednostek, bo ta baza również służy do poszukiwania jednostek krwi pępowinowych i jednostek krwi pępowinowych. Natomiast powiem Wam jeszcze o tym, co to są te antygeny zgodności tkankowej i co to znaczy, że dawca jest zgodny. O tym, że dawca jest zgodny, decydują antygeny zgodności tkankowej, czyli HLA. Nie bierzemy pod uwagę w zasadzie płci, koloru skóry, wyznania,
orientacji seksualnej. Jest to najbardziej taki egalitarny, równościowy projekt, o jakim można sobie pomyśleć, bo o tym, czy ktoś jest zgodny, czy nie, decyduje tylko i wyłącznie zgodność w obrębie antygenów zgodności tkankowej. Ja się kiedyś zastanawiałem, po co w ogóle natura wymyśliła te antygeny zgodności tkankowej i że trochę jednak była wredna, tak utrudniając lekarzom, transplantologom życie, że wymyśliła te antygeny i tak trudno jest znaleźć zgodnego dawcę, bo jest to trudno. Nie powiedziałem o tym jeszcze, że prawdopodobieństwo zgodności pomiędzy osobami niespokrewnionymi jest w najlepszym wypadku 1 do 20 tysięcy, a czasami jak ktoś ma pecha i jest bardzo wyjątkowy w swoich antygenach zgodności tkankowej, to nawet 1 do miliona, czyli bardzo, bardzo małe szanse jest to poszukiwanie igły w stogu siana. Natomiast oczywiście natura nie przewidziała tego, że ludzie będą chcieli przetaczać krew czy wykonywać transplantację. I te antygeny zgodności tkankowej są po prostu jedną ze składowych układu odpornościowego. To są białka, które są zlokalizowane na powierzchni komórek, w łonach komórkowych, które są takiego swego rodzaju paszportem każdej komórki. Czyli każda komórka naszego organizmu prezentuje ten paszport antygenów zgodności tkankowej na swojej powierzchni. Komu prezentuje? Limfocytom, bo limfocyty są żołnierzami, czyli jednym z rodzajów białych krwinek, którego zadaniem jest rozpoznanie, kto w naszym organizmie jest swój, a kto jest obcy. Jeżeli limfocyt poprzez specjalne połączenia zażąda takiego paszportu i komórka potrafi się wylegitymować i powiedzieć, hej, jestem swój, limfocyt taką komórkę zostawia w spokoju. Jeżeli nie, powinien ją zabić. Więc jest to element układu odpornościowego, a nie wredność natury zrobiona po to, żeby skomplikować nam życie. Tutaj medycyna i sama diagnostyka laboratoryjna też posunęła się do przodu i w tej chwili oznaczamy w sposób bardzo szybki, stosunkowo łatwy i zdecydowanie tańszy niż kiedyś, aż 5 różnych antygenów zgodności tkankowej. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma 2 kopie swojego genomu, czyli swoich genów na 2 chromosomach, bo mamy 2 pary chromosomów. Więc o pełnej zgodności mówimy wtedy, kiedy dawca i biorca mają po 10 takich samych antygenów zgodności tkankowej. One się nazywają HLA, HLA-B, C, DP, DQ, DR. Nie zadawajcie mi o nie pytania, proszę, bo ja nie jestem genetykiem. Natomiast o pełnej zgodności mówimy wtedy, kiedy ta zgodność jest 10 na 10, czyli kiedy dawca i biorca ma 10 identycznych antygenów zgodności tkankowej. Możliwe jest również przeszczepienie przy niepełnej zgodności. Takie rzeczy się, takie przeszczepienia, takie transplantacje się wykonuje. Natomiast krzywe przeżycia i obserwacje pacjentów po takich transplantacjach pokazują, że jest dużo więcej zdarzeń niepożądanych, działań niepożądanych, komplikacji i jakby te efekty są troszeczkę gorsze. Przejdźmy dalej. Jak wygląda pobranie? Jak wygląda pobranie i jakiego rodzaju mamy pobrania? Są 2 rodzaje pobrania komórek macierzystych. Jedno, częstsze, bo występujące do niedawna mówiliśmy, że w 80% przypadków. W tym roku prześledziliśmy statystyki pobrań, które z ostatnich kilku lat i obserwuje się nawet pewne dalsze jakby zawężanie i 85% naszych pobrań to są pobrania z krwi obwodowej. Jak wygląda takie pobranie i taka droga dawcy? Jeżeli jest pacjent, który choruje na chorobę układu krwiotwórczego i zostanie przez swojego lekarza zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku, to w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałem, porównuje się jego antygeny, jego HLA z HLA rodzeństwa. Jeżeli nie ma zgodnego dawcy rodzinnego, rejestr występuje do Światowej Bazy Dawców o poszukiwanie dawcy niespokrewnionego. Jeżeli taki dawca się znajdzie,
i taki dawca znajduje się w naszej bazie, dawca otrzymuje od nas telefon. Idealnie, jeżeli otrzymuje od nas telefon. I tutaj jest uwaga taka ogólna do wszystkich dawców zarejestrowanych i tych, którzy chcą się zarejestrować, by pamiętać o tym, żeby aktualizować swoje dane teleadresowe, bo my bazujemy na tych danych, które wy nam przesyłacie. I czasami się zdarza, że zmieniamy numer telefonu i nie możemy się do nikogo dodzwonić. My dlatego prosimy o ten drugi numer telefonu do innej osoby kontaktowej, żeby ułatwić kontakt. Jeżeli nie udaje nam się telefonicznie, próbujemy listownie, wysyłamy maila na podany adres mailowy i dobijamy się do dawcy z informacją, że jest pacjent, który potrzebuje przeszczepu, że dawca, czyli ty dawco, jesteś potencjalnie zgodny z tą osobą i czy podtrzymujesz swoją zgodę na to, żeby być dawcą. Bo dawca ma zawsze prawo, żeby taką zgodę wycofać. Jeżeli dawca się zgadza, podtrzymuje taką zgodę, w sposób taki ustrukturyzowany koordynatorzy przeprowadzają rozmowę, która ma wyłapać, zidentyfikować najczęstsze problemy medyczne, które dyskwalifikują dawcy. Dawca również wypełnia ankietę medyczną, również taką prostą ankietę, która ukierunkowana jest na to, żeby znaleźć potencjalne problemy, które mogą czy to być przyczyną trwałej dyskwalifikacji, czy to być koniecznością blokady w bazie dawców, czy ograniczyć metody, bo są różne choroby, które ograniczają metody pobrania. Jeżeli nie ma medycznych przeciwwskazań do tego, żeby dawca był dawcą, to wysyłany jest w miejscu zamieszkania na pobranie krwi. To pobranie krwi służy dwóm celom. Po pierwsze, ma potwierdzić zgodność dawcy i pacjenta. Dlatego, że jest to ostatni moment, kiedy porównywane są antygeny HLA dawcy i pacjenta, więc jeżeli ktokolwiek popełnił błąd na wcześniejszym etapie, na tej typizacji przy rejestracji czy typizacji pacjenta w szpitalu, to jest to jedyny moment, żeby ten błąd wyłapać. I bardzo, bardzo rzadko, ale zdarza się, że wyłapywane rzeczywiście są takie błędy. Czy to na przykład dawcy rejestrują się w gronie rodzinnym i pomylą pałeczki, włożą je nie do tej koperty. My nie mamy możliwości zweryfikowania tego. Również pomimo tego, że jakby aparatura jest prawie doskonała, to jest tylko aparaturą i może być błąd w typizacji, więc po to jest pobierana oddzielnie krew u dawcy i biorcy na badanie potwierdzające. Druga próbka krwi jest pobierana na badania wirusologiczne, czy badania w zasadzie w kierunku chorób zakaźnych, bo to nie tylko wirusy. I to wynika z litery prawa. Musimy zbadać, czy dawca nie jest chory na kiłę, wirusowe zapalenie wątroby typu B, typu C, HIV i inne choroby czasami, które są wymagane w miejscu, z którego pochodzi pacjent, bo tak jak powiedziałem, jest to światowa baza dawców i pacjent może pochodzić z każdego zakątka na świecie. Jeżeli wszystko jest ok, wysyłamy sygnał do kliniki transplantacyjnej, że dawca może być dawcą, czekamy. Czekamy na to, co się wydarzy u pacjenta. Jeżeli klinika wybierze dawcę i zakwalifikuje również pacjenta do tego, jego stan zdrowia będzie się pozwalał na to, żeby taki pacjent był przeszczepiony, to ponownie kontaktujemy się z dawcą telefonicznie i umawiamy dwie daty. Datę badania kwalifikacyjnego i datę pobrania. Badanie kwalifikacyjne ma miejsce już nie w miejscu zamieszkania dawcy, tylko w jednej z klinik, z którą mamy podpisaną umowę. Są to kliniki w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu, w Krakowie i w Gliwicach. Więc do jednej z tych klinik staramy się, żeby to była klinika blisko miejsca zamieszkania. Wysyłamy dawcę na badania kwalifikacyjne. Są to już takie szerokie badania, obejmujące badanie fizykalne, czyli badanie palpacyjne, ponownie wywiad, ankieta medyczna,
szeroki panel badań krwi, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, po to, żeby z jednej strony zapewnić dawcy bezpieczeństwo, żeby mieć pewność, że dawca nie choruje na żadną chorobę, która zwiększy ryzyko powikłań w trakcie procedury, i z drugiej strony, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, to znaczy, żeby mieć pewność, że dawca nie choruje na żadną chorobę, którą możemy przenieść na pacjenta. Jeżeli dawca przechodzi taki komplet badań, wystawiany mu jest GLEIT, który się nazywa DFC, czyli Donor Final Clearance. To jest dokument, który mówi, że dawca może być dawcą. I on jest wystawiany i ważny przez 28 dni. W ciągu 28 dni musi dojść do pobrania, bo inaczej on jakby traci swoją ważność i trzeba powtórzyć badania. Nie wszystkie, ale trzeba powtórzyć badania, na przykład badania krwi. W ciągu tych 28 dni dawca zaczyna przyjmować w tej metodzie pobrania GCSF, czyli czynnik wzrostu, czynnik, który pobudza komórki szpiku kostnego do produkcji, do namnażania się, produkcji krwinek białych w takiej ilości, że one zaczynają wychodzić ze szpiku kostnego. To jest to, że te komórki macierzyste wychodzą ze szpiku kostnego, to jest tak naprawdę działanie niepożądane tego leku, bo ten lek został wynaleziony po to, żeby zwiększać liczbę białych krwinek. Ale zaobserwowano, że stosowanie go powoduje mobilizację, czyli przejście tych krwinek z jam szpikowych do krwi obwodowej w takiej ilości, która pozwala na ich zebranie. No bo normalnie tych komórek macierzystych nie ma, bądź jest ich tak mała ilość w krwi obwodowej, że nie ma szans, żeby je stamtąd pobrać. Czynnik wzrostu jest substancją, która w naszym organizmie występuje naturalnie. Ona jest, to jest jedna z tych substancji, która reguluje powstawanie krwinek białych. I ona jest wydzielana w naszym organizmie w momencie, kiedy tych krwinek białych ma być więcej, potrzebujemy więcej, czyli na przykład w czasie infekcji. I działania niepożądane tego leku są, wynikają w zasadzie z mechanizmu jego działania, bo nasz organizm myśli, że jest w czasie infekcji, więc pojawiają się stany podgorączkowe, gorączka, takie objawy grypopodobne, bóle kostne, bóle mięśni, złe samopoczucie, bóle głowy. Jest to lek, który jest uzyskiwany drogą inżynierii genetycznej, więc jest bezpieczny w sensie mikrobiologicznym i nie zaobserwowano dalekosiężnych działań niepożądanych tego leku. Nie jest prawdą, że on powoduje białaczkę, nie jest prawdą, że on powoduje choroby układu krwiotwórczego w sensie nowotworowe czy choroby autoimmunologiczne. Po czterech dniach stosowania tego leku dawca jest podłączany do separatora komórkowego i w procesie separacji komórkowej, który się nazywa aferezą, odwirowywane są te komórki macierzyste. Ten separator komórkowy to jest nic innego jak taka bardzo nowoczesna, high-techowa wirówka, która wiruje krew, pobiera sobie pewną objętość krwi, wiruje ją. W czasie tego wirowania krew się rozdziela na frakcje, na różne części w zależności od wielkości krwinki i zabiera tylko tą część z tego z worka, w której znajdują się komórki macierzyste, oszczędzając wszystkie inne komórki, które są zwracane do dawcy. Taki zabieg trwa około 4-5 godzin i zazwyczaj w doskonałej większości przypadków wystarczy jeden dzień, jeden zabieg, żeby zebrać produkt komórkowy, który można nazwać workiem życia, czyli taki produkt, woreczek, w którym znajdują się komórki macierzyste. W większości, czyli w 90, czasami nawet ponad 90% przypadków są to aferezy jednodniowe. Tego samego dnia po odłączeniu dawcy ten worek, ten produkt jest sprawdzany na ilość komórek macierzystych, które się tam znajdują i porównywana jest ta ilość z tym zapotrzebowaniem, które do nas wpłynęło, bo ilość tych komórek macierzystych uzależniona jest od masy ciała pacjenta. Przelicza się na masę ciała pacjenta. Jeżeli tych komórek jest za mało, dawca proszony jest o to, żeby poszedł do hotelu i wrócił następnego dnia na kolejny zabieg. I to jest w zasadzie koniec filozofii.
Pobranie szpiku, zdecydowana mniejszość pobrań do czasu kwalifikacji wygląda tak samo. Różni się tylko końcówka, bo tu nie ma separatora komórkowego. Jest to prosty w swojej istocie, ja mówię, że hydrauliczny zabieg pobierania krwi szpikowej z jam szpikowych. Zabieg, który stosuje się od w zasadzie początków przeszczepień szpiku, bo czynnik wzrostu wszedł do wykorzystania w latach 90. i w zasadzie od początku lat 2000 jest już szeroko stosowany w niespokrewnionym dastie, właśnie po to, żeby uzyskać komórki z krwiowodowej. A zanim wynaleziono czynnik wzrostu, po prostu pobierano szpik kostny z talerza kości biodrowej. Jest to zabieg, który jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Dlaczego? Dlatego, że jest to zabieg, który trwa około godziny i znieczulenie miejscowe nie jest w stanie znieczulić wszystkiego. To znaczy znieczulenie miejscowe skóry okostnej rzeczywiście znieczuli moment wkłucia igły w kość, natomiast sam moment wyciągania szpiku kostnego z talerza kości biodrowej czy z mostka jest również nieprzyjemny i tego znieczulić się nie da. Również nie można wykonać takiego znieczulenia jak na przykład przy porodzie zewnątrzoponowego, dlatego że no, to jest długi zabieg. Dawca leży na brzuchu, bo szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej, z kolca kości biodrowej, który znajduje się po obu stronach kręgosłupa, nie z kręgosłupa. I wymagana jest no, godzinna współpraca z dawcą, więc w Europie standardem postępowania jest znieczulenie ogólne. Dlatego dawcy są hospitalizowani, czyli przychodzą do szpitala dzień przed zabiegiem, następnego dnia jest zabieg, który trwa, tak jak powiedziałem, około godziny. Pobierana jest zawsze bezpieczna objętość szpiku kostnego, bezpieczna dla dawcy. Tutaj stąd też ważna jest ta masa ciała, dlatego że przy dużej dysproporcji, przy dużej różnicy między dawcą a biorcą nie ma szans pobrać tyle szpiku kostnego, żeby ten produkt komórkowy miał tyle komórek macierzystych, żeby zagwarantował tą regenerację i odnowę szpiku kostnego. Tak jak powiedziałem, zabieg trwa około godziny i następnego dnia dawca wychodzi do domu. Rekonwalescencja dawcy po obu pobraniach krwi jest troszeczkę różna. Przy pobraniu szpiku kostnego takim główną dolegliwością będzie z całą pewnością pobolewanie miednicy w miejscu wkłucia, bo wkłuwa się igłę w sposób powtarzalny w ten talerz kości biodrowej, zmieniając troszeczkę za każdym ukłuciem pozycję igły po to, żeby pobierać ten szpik kostny zawsze z innego miejsca, żeby pobierać rzeczywiście szpik kostny, a nie krew. Więc to miejsce wkłucia będzie bolało, tak jak po uderzeniu, przez tydzień, dwa tygodnie, plus pobieramy krew szpikową, więc z całą pewnością dawca będzie osłabiony, czy może się czuć osłabiony przez tydzień, dwa do czterech tygodni. Mówimy to już z takim naprawdę dużym marginesem błędu i ostrożności, że prosimy dawcę o nieforsowanie się do upłynięcia miesiąca od pobrania. Przy pobraniu z krwiowodowej w zasadzie ta po zakończeniu stosowania czynnika wzrostu te wszystkie objawy ogólne przechodzą jak ręką odjął, bo czynnik wzrostu działa kilka godzin maksymalnie i następnego czy kolejnego dnia nie powinien już dawca odczuwać żadnych dolegliwości. Na koniec jeszcze powiem, kto wybiera, kto decyduje o tym, jaka jest metoda pobrania. W idealnym, doskonałym świecie chcielibyśmy, żeby wybierał, czy o metodzie pobrania decydował lekarz transplantolog zajmujący się pacjentem. Uzależnione jest to od wielu rzeczy, w głównej mierze od wieku pacjenta i od rodzaju choroby, który jest wskazaniem do przeszczepienia szpiku.
bo nie tylko choroby nowotworowe są wskazaniem do przeszczepienia szpiku, jest szereg różnych wrodzonych i nabytych chorób układu krwiotwórczego, które również wymagają przeszczepienia szpiku, takie jak zaburzenia odporności, takie jak wrodzone ciężkie niedokrwistości. I jakby to są główne rzeczy, które główne kryteria wyboru materiału, ale również bierze się pod uwagę to, jakie leczenie ma już za sobą pacjent, ile ma lat, jaka toksyczność była do dotychczasowego leczenia, jakie ma choroby współistniejące, dlatego że te materiały, te worki życia nie są identyczne pod względem biologicznym. One się różnią od siebie w momencie po przeszczepieniu. Jakby ten efekt przeszczepienia i profil powikłań po przeszczepieniu jest troszeczkę inny. Bo musimy pamiętać o tym, że przeszczepiając szpik kostny, przeszczepiamy również układ odpornościowy dawcy. I tak jak już wspomniałem, bardzo rzadko w szczepach szpiku dochodzi do odrzucenia przeszczepu, bo z jednej strony układ odpornościowy pacjenta jest niszczony, niszczony jest przez to kondycjonowanie, z drugiej strony pacjent otrzymuje leki immunosupresyjne, które hamują działanie układu odpornościowego. No i trzecim jakby czynnikiem jest to, że my przeszczepiamy układ odpornościowy dawcy. I to rodzi ze sobą troszeczkę również powikłania, które się później u pacjenta rozwijają, bo ten układ odpornościowy budzi się nagle, przeszczepiony po tym, jak dojdzie do rekonstytucji, czyli do odrodzenia szpiku kostnego już u pacjenta, budzi się w nowym ciele. I te limfocyty, które podchodzą do różnych komórek nowego organizmu i proszą je o paszport, czyli o wylegitymowanie się tymi antygenami HLA, oczywiście otrzymują zgodny paszport HLA, ale my musimy mieć świadomość, że to nie tylko jakby o zgodności dawcy i biorcy nie decyduje tylko te 10 antygenów HLA, które my ludzie sobie wymyśliliśmy, tylko ten układ odpornościowy jest dużo bardziej skomplikowany i jest jeszcze wiele różnych innych czynników, które decyduje o zgodności dawcy i biorcy. I to, że dawca i biorca są w pełni zgodni według naszego papierka, to nie znaczy, że oni są w pełni zgodni w realnym życiu. Więc te limfocyty na pewno rozpoznają te komórki organizmu pacjenta jako obce. I stąd konieczność stosowania leków immunosupresyjnych i taka choroba, która się nazywa chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi, graft versus host disease. To jest choroba, na którą cierpi większość pacjentów poddawanych przeszczepieniu szpiku. Ona może mieć różne nasilenie i czasami bardzo duże nasilenie, szczególnie duże, jeżeli istnieje niezgodność dawcy i biorcy. Z tą świadomością niezgodności dokonujemy tego przeszczepienia i może być rzeczywiście bardzo okaleczającą chorobą, doprowadzającą nawet do śmierci pacjenta. Natomiast, żeby zakończyć optymistycznie, dzięki temu, że medycyna w bardzo prężny sposób się rozwija, również dobór dawcy i biorcy, poznajemy nowe cechy, dzięki którym możemy dopasować dawcę i biorcę, to te wyniki przeszczepień są coraz lepsze, a dzięki temu, że dawców w światowej bazie dawców niespokrewnionych jest coraz więcej, to rzeczywiście w doskonałej większości przypadków potrafimy znaleźć dawcę niespokrewnionego dla większości pacjentów, którzy potrzebują przeszczepienia szpiku. To chyba jest wszystko z mojej strony. Tak. W takim razie powracam. Dziękujemy bardzo, Grzesiu, za Twoją prezentację. Pojawiło się kilka pytań w trakcie, ale zanim do nich przejdziemy, to ten zapowiadany quiz. Nie mam jeszcze nie pytań. Na ekranie już pojawiły się pytania, macie 2 minuty na odpowiedzenie na nie. Jeśli macie taki układ jak u mnie, to możecie sobie to okienko, gdzie my z Grzesiem się wyświetlamy, przesunąć sobie w lewo i wtedy zauważycie taki kursor po prawej stronie, gdzie będziecie w stanie przesunąć pytania w dół.
To są wszystko elementy, o których Grzesiu gdzieś tam wspominał, więc... A właśnie, uważam, że już jednej rzeczy nie powiedziałem. Może się... Zawsze mam ten stres, że nie wiem, czy wszystko powiem. No, za każdym razem jednak, nawet jeśli to jest już jakaś prezentacja, którą wcześniej przerabiałeś, to na pewno jest tak, że za każdym razem jest troszeczkę inna. To prawda. I jeszcze minutka została. Ja może troszkę podpowiem do pytania trzeciego, że na przykład szpiczak jest chorobą układu krwiotwórczego, bo to jest rodzaj, o tym nie powiedziałem, ale to jest rodzaj nowotworu, który pochodzi z układu odpornościowego. To są takie wredne komórki, które produkują w sposób taki klonalny, czyli nowotworowy, przeciwciała odpornościowe. Nieprawidłowe przeciwciała. A reszta. Widziałam, że ktoś tutaj jeszcze był w stanie zmienić odpowiedź, bo akurat mnie się wyświetla też, jak odpowiadacie, więc widzę, że ktoś jeszcze był w stanie z podpowiedzią Grzegorza się poprawić. I ostatnie 6 sekund. Okej, mam nadzieję, że wszyscy zdążyliście. I teraz możecie sprawdzić, że powinno wam się wyświetlić, które odpowiedzi były poprawne, a które niekoniecznie. Mamy nadzieję, że tutaj jak najwięcej zapamiętaliście. No i już może nie przedłużając, bo tak naprawdę czas nam się skończył. Jeśli możecie jeszcze chwileczkę z nami zostać, to zachęcamy. Wiem, że już rozpoczynają się kolejne wydarzenia, więc też nie obrazimy się, jeśli musicie już uciekać, ale jeśli nie, no to my jeszcze pozwolimy sobie tę chwilkę poświęcić na to, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Już tutaj patrzę. Pierwsze pytanie pojawiło się a propos zgodności. Z czego wynika to, że czasami ta szansa na znalezienie dawcy jest taka mała? To jest statystyka. Mamy jakby 10 antygenów zgodności tkankowej i one są, o tym nie powiedziałam, ale one nie są, bo jakby jak sobie przypomnimy genetykę i dziedziczenie, i te fasolki, takie mędla, że fasolka tam biała, czarna, część jest biała, część jest czarna w potomstwie, to te antygeny zgodności tkankowej nie dziedziczą się w taki sposób prosty, jak fasolki mędla. One niestety, to dziedziczenie często jest sprzęgane, więc my wiemy, że niektóre antygeny zgodności tkankowej częściej dziedziczą się z innymi antygenami zgodności tkankowej. I to wynika nie z tego, ile jest osób zarejestrowanych w bazie, tylko po prostu ze statystyki, z prawdopodobieństwa znalezienia danej kombinacji tych antygenów zgodności tkankowej, jeszcze biorąc pod uwagę to takie nie mędlowskie, nie fasolkowe dziedziczenie. A im więcej jest ludzi zarejestrowanych w bazie, tym jakby większa jest szansa, że dawcę znajdziemy, bo mamy wielokrotność, jeżeli mamy na przykład 20 tysięcy dawców zarejestrowanych w bazie, to mamy tylko jedną szansę na to, żeby znaleźć dawcę. Jeżeli 42, więc zwiększamy po prostu to prawdopodobieństwo znalezienia dawcy przez tą pulę dawców zarejestrowanych. Natomiast to jest bezwzględne, zawsze takie samo, znaczy nie zawsze takie samo, ale to jest bezwzględne prawdopodobieństwo, które wynika z genetyki. Mhm. I kolejne pytanie, czy będąc zarejestrowanym w Poltransplant, można też zarejestrować się w Fundacji TKMS? Nie, dlatego że zasadą jest, że rejestrujemy się w jednej bazie dawców szpiku, po to, żeby nie było bałaganu. Jeżeli jest się zarejestrowanym w Poltransplancie, to jest się również, dane twoje są wrzucone do światowej, do krajowej, naszej polskiej bazy i światowej bazy dawców szpiku. Nie chcemy takiej sytuacji, żeby... bo raz, że jest to praco i kosztochłonne, oznaczać antygeny zgodności tkankowej wielokrotnie. Dwa, że to są jakby puste dusze, możemy mieć takie wrażenie, że jest dwóch dawców dla jednego pacjenta, a później się okazuje, że nie, że jest to jedna i ta sama osoba. Poltransplant jako
taki ośrodek koordynujący tak czy inaczej weryfikuje rejestrację po numerze PESEL, więc nie jest możliwe nawet zarejestrowanie się w Polsce w dwóch oddzielnych bazach taksów szpiku. No tak naprawdę myślę też, że najważniejsze jest to, że będąc zarejestrowanym na przykład w bazie Fundacji DKMS, czy to są jakieś inne ośrodki, na przykład Regionalne Centrum Krwiodawstwa, to tak naprawdę te dane i tak trafiają do bazy krajowej, a później do bazy światowej, więc najważniejsze jest to, że nieważne w jakim ośrodku dawców szpiku jesteście zarejestrowani, w momencie kiedy jakiś pacjent będzie potrzebował pomocy i okaże się, że jest zgodny, to na pewno ten ośrodek się po prostu do was odezwie, więc tutaj, tak jak Grzegorz powiedział, nie ma po prostu konieczności, a wręcz wprowadza taki nieład i dezinformacje, takie podwójne rejestrowanie się. Kolejne pytania, jest tutaj kilka pytań też o konkretne jakieś zaburzenia czy schorzenia, czy one wykluczają z możliwości rejestracji. No tutaj jakby bierzemy pod uwagę wiele kwestii. Choroby psychiatryczne również jak każda inna może dyskwalifikować z dawstwa. Zaburzenia osobowości zazwyczaj dyskwalifikują z możliwości rejestracji. Jeżeli chodzi o zaburzenia takie psychiczne, psychiatryczne, no to na pewno nie dyskwalifikuje depresja, czy zaburzenia lękowe, czy zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, ale jakby mamy jeden warunek, to muszą być zaburzenia o bardzo niewielkim nasileniu, bardzo łagodne nasilenia, które kontroluje się tylko jednym typowym lekiem. My przyjęliśmy to kryterium tylko jednego typowego leku, bo jest to dla nas prosta informacja, że te zaburzenia rzeczywiście mają charakter łagodny. Jeżeli potrzeba leków nietypowych, stosowanych poza charakterystyką produktu leczniczego, albo są połączenia lekowe, no to nie jest to już sytuacja łagodnych zaburzeń i wtedy dawcą być nie można. Również z tego względu, że opisano na przykład interakcje lekowe czy zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych u osób, które przyjmują leki z grupy SSRI. Tutaj padły jeszcze dwa podobne pytania. Jeden o zespół Gilberta i za chwilę. Nie, zespół Gilberta to ja jakby się śmieję, że to w ogóle nie jest specjalnie choroba. To jest taka uroda genetyczna danej osoby, która przebiega z tym, że komórki wątroby troszeczkę wolniej metabolizują, przerabiają barwniki, ale nie przeszkadza to ani nam, nie jest to choroba, którą się przenosi na pacjenta. Nie ma potrzeby wykonywania żadnych badań. Wiadomo, że osoba z zespołem Gilberta może troszeczkę zżółknąć, pojawi się żółtaczka przy głodzie, stresie, wysiłku fizycznym czy gorączce, ale nie jest to przeciwwskazanie. Jeszcze jedno pytanie z tej serii. Bielactwo. Bielactwo jest chorobą autoimmunologiczną. Mówimy o bielactwie nabytym, nie takim wrodzonej nieprawidłowości lokalizacji barwnika, tylko o bielactwie nabytym. Jest to choroba autoimmunologiczna. Światowa Organizacja Dawców Szpiku w takim przypadku zaleca unikanie czynnika wzrostu, czyli podawania czynnika wzrostu, by uniknąć stymulacji układu odpornościowego i pogorszenia przebiegu choroby, więc jest to ograniczenie metody. My mamy zasadę rejestracji w naszej bazie dawców wtedy, gdy nie ma medycznych przeciwwskazań do uczestnictwa w obu rodzajach pobrań, więc niestety bielactwo wyklucza z bycia dawcą. Nie, z rejestracji, w ten sposób, z rejestracji. Bo dawcy, którzy są już zarejestrowani i mają bielactwo, to tych dawców wiemy, że możemy zakwalifikować tylko i wyłącznie do pobrania szpiku kostnego. Natomiast nie wykluczamy ich z bazy, tylko ograniczamy metodę pobrania. I tutaj jeszcze może, gdyby pojawiły się jakieś kolejne też pytania o wykluczenia, to tutaj wysyłam na czacie adres mailowy właśnie do Grzegorza i do naszego zespołu medycznego, który właśnie weryfikuje takie kwestie, więc jeśli jeszcze jakieś wątpliwości co do kwestii medycznych się pojawią, to możecie tutaj spokojnie się do nich odzywać. Monika też zapytała, czy można się tutaj gdzieś zarejestrować. Tak, można. Tutaj na górze widzicie taką zieloną belkę.
Jeśli klikniecie w ten czerwony przycisk, to przeniesiecie się na naszą stronę, a tam możecie zamówić taki pakiet rejestracyjny do domu, w domu się zarejestrować, pobrać wymaz, podesłać to wszystko i naprawdę nie jest to skomplikowane, możecie to zrobić w dowolnej chwili, kiedy w domu będziecie mieć jakiś wolny moment i odesłać, bo wtedy właśnie rejestracja jest zakończona i już będziecie w bazie dawców szpiku. Jeszcze wracając do pytań. Czy po oddaniu materiału biologicznego, czyli komórek macierzystych, przysługuje dodatkowy urlop na rekonwalescencję? Urlop nie, natomiast bierzemy pod uwagę to, co robi dawca, w sensie jego pracę, bo wiadomo na przykład, że po zastosowaniu czynnika wzrostu i po pobraniu szpiku należy unikać forsownego wysiłku fizycznego przez dwa tygodnie po pobraniu. Jeżeli ktoś ma pracę, która wymaga tego, żeby dźwigać, no to dostanie zwolnienie, po prostu zwolnienie na ten okres. Jest to wszystko jakby indywidualna decyzja lekarza i dawcy. Takie zwolnienie związane z dawstwem szpiku jest płatne 100%. To wynika z litery prawa, jest to jedna z takich bonusów, uciekło mi inne mądre słowo, przywilejów, o, bardzo trudne słowo, jeden z przywilejów dawców, czyli 100% zwrot za zwolnienie związane z pobieraniem szpiku. Jest też z nami Piotr Starnobrzega z Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Serdecznie pozdrawiamy. Piotr tutaj pyta o kliniki, w których wykonuje się badania potwierdzające. Jeszcze doprecyzowałam i Piotr napisał, że kiedy dla jego żony był poszukiwany dawca i był ze Stanów, badania potwierdzające robili w Ołomuńcu w Czechach. Jakby tam jechały próbki zarówno dawcy i biorcy, gdzie to badanie było robione, ale to było w 2000 roku, więc tutaj jakbyśmy mogli powiedzieć, jak to się zmieniło. Tak naprawdę to zależy od kliniki transplantacyjnej, dlatego że typizacja potwierdzająca, czyli to ostatnie sprawdzenie zgodności dawcy i biorcy, to jest obowiązek kliniki transplantacyjnej, więc to klinika transplantacyjna wskazuje, dokąd my mamy wysłać tą próbkę krwi. I czasami po prostu wysyłamy na adres kliniki transplantacyjnej, bo robią to sami na miejscu, a czasami wskazują miejsce, gdzie laboratorium, do którego mamy wysłać. Ale w tej chwili w zasadzie przychodzi mi do głowy sytuacja inna, bo w większości przypadków, nawet jeżeli jest to pacjent ze Stanów Zjednoczonych, to wysyłane są te próbki do Stanów Zjednoczonych. W tej chwili jakby na tyle jest, no w tej chwili przez pandemię to może troszeczkę jest utrudnione, ale ta sieć połączeń lotniczych jest na tyle dobra, że te próbki krwi docierają w ciągu 72 godzin na miejsce i są badane bardzo szybko. Tutaj też warto dodać tak ze strony dawców, że jeśli chodzi o dawców, to oni też dalekich podróży nie muszą odbywać. To pobranie na pewno nie odbywa się w tej klinice pacjenta, bo też taki mit jest, że jeśli mamy biorcę ze Stanów, to musimy lecieć do Stanów na pobranie komórek na przykład. Tak oczywiście nie jest. Pobranie odbywa się w jednej z klinik w Polsce i ten sam materiał już jest transportowany. Tak samo te pierwsze badania potwierdzające też odbywają się tak naprawdę możliwie jak najbliżej dawcy, więc tutaj nie ma jakichś takich niedogodności z tym związanych. Jeszcze mamy dwa pytania. I to przedostatnie jest o stosunek przeżywalności i wyleczalności pacjentów po przeszczepie komórek macierzystych do tych, u których przeszczep nie przyniósł rezultatu. No tutaj jakby to jest trudne pytanie, bo to zależy. Bo to zależy od tego, dlaczego przeszczepiany jest szpik i w jakim momencie jest przeszczepiany szpik. W przypadku chorób nienowotworowych, które są wskazaniem do przeszczepienia szpiku, czyli tych na przykład zaburzeń odporności czy ciężkich niedokrwistości wrodzonych,
to w zasadzie jest to bliski 100%, ta przeżywalność jest bliska 100%, bo tutaj nie ma to podłoża, czyli ta choroba nie jest sama z siebie, nie jest chorobą zazwyczaj, która w tak ciężki sposób wyniszcza organizm. W ostrych białaczkach wyleczalność czy uzyskanie remisji przekracza 50%. Oczywiście u tych pacjentów, bo coś z tego rozumiem, jeżeli przeszczep nie przyniósł rezultatu, no to jest już bardzo, bardzo trudna sytuacja, nawrót choroby po przeszczepieniu, bo teoretycznie jest to najsilniejsze, najmocniejsze leczenie, które możemy pacjentowi zaoferować. I w momencie, w takiej sytuacji, kiedy przeszczep nie przynosi rezultatu, to stajemy przed bardzo ciężkim wyborem, bo możemy. Jest kilka, to nie jest sprawa jakby przesądzona, nie ma tutaj, nie jesteśmy skazani na niepowodzenie, natomiast wybory są ciężkie, bo możemy spróbować przeszczepić jeszcze raz szpik od tego samego dawcy, bo wiemy już, że oni są zgodni, wykorzystując inny rodzaj przygotowania, bardziej intensywny, bardziej ciężki rodzaj kondycjonowania. Jeżeli pacjent ma na tyle farta, że ma kilku alternatywnych dawców, to często sięga się po innego dawcę, po to, żeby ten efekt biologiczny przeszczepienia był inny, silniejszy. Ale trzeba mieć też świadomość, że w momencie nawrotu choroby bardzo często pacjent jest w na tyle złej kondycji biologicznej wynikającej z samej choroby i już przebytego leczenia, że do takiego przeszczepienia się po prostu może nie nadawać, bo będzie ono wiązało się z bardzo, bardzo, bardzo dużym ryzykiem śmierci w okresie tym okołoprzeszczepowym. Więc to jest trudne pytanie. Ja przyznam się, że nie znam takich statystyk świeżych dla konkretnych chorób, ale to jakby to zależy. To może będzie temat na następny webinar. Są jeszcze trzy pytania, więc tak może szybciutko postaramy się na nie odpowiedzieć. Jedno pytanie jest tutaj, jeśli nie można być dawcą, jakie są inne sposoby, żeby pomóc? Tutaj tych sposobów tak naprawdę pozwolę sobie odpowiedzieć może, bo to pytanie nie stricte medyczne, więc myślę, że dam radę. Tutaj mamy tak naprawdę kilka sposobów na to, żeby pomóc. Można organizować akcje rejestracji i zachęcać do rejestracji, czy tak naprawdę rejestrować inne osoby, te, które mogą zostać dawcą. W tym momencie akcje stacjonarne ze względu na pandemię są wstrzymane, więc tak naprawdę jedyna możliwość to jest ta rejestracja przez internet w tym momencie, ale to też można edukować, można zachęcać swoich znajomych na Facebooku, czy na innych mediach społecznościowych, albo w rozmowach do rejestracji. Można też wesprzeć nas darowizną lub zostać naszym wolontariuszem. I tutaj może, żeby ten temat się więcej nie rozgadywać, wrzucam też link do naszej strony, gdzie chętne osoby na pewno znajdą ten szeroki wachlarz takich sposobów na to, jak nas wspierać. I już przechodząc do kolejnego pytania, do Grzesia, czy podanie czujnika wzrostu pozwala nadal na bycie HDK? Generalnie tak. Nie jest to przeciwwskazanie do bycia dawcą, tym bardziej, że dawcy krwi czasami również dostają czynnik, jeżeli oddają granulocyty. My prosimy dawców, żeby przez 6 miesięcy od donacji nie oddawali krwi, żeby rzeczywiście dać sobie szansę na pełną regenerację. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w stacjach krwiodawstwa kwalifikują lekarze i to jest troszeczkę indywidualna sprawa i ja się jeden raz spotkałem z tym, że dawca został zdyskwalifikowany z honorowego dawstwa krwi po tym, jak był dawcą. No, otarło się to o konsultanta krajowego z dziedziny hematologii, bo nie ma takich zasad, żeby dyskwalifikować, nie ma takich zaleceń, żeby dyskwalifikować dawców szpiku z dalszego honorowego dawstwa krwi, tym bardziej, że strzelę teraz, ale myślę, że 70% naszych dawców to są honorowi dawcy krwi.
I tutaj już ostatnie pytanie, tak o poradę lekarza, tak bym. Tak, ja zawsze, zanim sięgniemy po bardzo wysublimowane i rzadkie choroby, zachęcam do tego, żeby spojrzeć na proste rzeczy, bo zmęczenie jest bardzo ogólnym objawem, który może wynikać z wielu rzeczy i bardzo często niby wiemy, ale nie dopuszczamy do świadomości tego, że sami troszeczkę pracujemy na to, żeby czuć się zmęczony. Mówię o higienie życia, czyli o tym. Już napisałaś, że się wysypiasz, ale czy nie jesteś przepracowana, czy nie przebywasz w ciągu większości dnia w pomieszczeniach zamkniętych, czy prawidłowo się odżywiasz, czy uprawiasz sport. Takie proste rzeczy, czy palisz papierosy. To najpierw, jakby ja zawsze najpierw proszę, żeby spojrzeć na te rzeczy, na higienę życia, zanim zaczniemy szukać innych rzeczy. Przyczyną zmęczenia może być niedobór witaminy D. Teraz może mniej, bo mamy okres słoneczny, ale 80% ludzi rzeczywiście ma niedobór witaminy D. Ale rzeczywiście zmęczenie może być objawem niedokrwistości, czyli niedoboru czerwonych krwinek i hemoglobiny. Więc wystarczy wtedy zrobić po prostu morfologię, żeby zobaczyć, czy nie ma niedokrwistości. Już teraz naprawdę ostatnie pytanie. Cieszę się, że macie pytania, bo to znaczy, że temat jest interesujący. O gruźlicę tutaj. Nie mogę rozczytać tego drugiego słowa, ale powiem tak. Przebycie gruźlicy nie dyskwalifikuje z bycia dawcą, jeżeli gruźlica była leczona i od wyleczenia minęło 3 lata. Narażenie na kontakt z gruźlicą nie jest to kryterium dyskwalifikujące. Jeżeli ktoś miał gruźlicę utajoną, czyli miał kontakt z osobą chorą na gruźlicę, testy takie pokazujące na to, że rzeczywiście doszło do zakażenia są dodatnie, ale nie ma objawów gruźlicy i jest leczony, bo taką utajoną gruźlicę się leczy, to my traktujemy to po prostu jako gruźlicę i również musi minąć 3 lata od zakończenia leczenia. Tak, tutaj Aleksandra doprecyzowała, że chodzi o kontakt z osobą. Jeżeli sam kontakt i jakby nie dojdzie do zarażenia, nie ma dowodów na zarażenie, to nie. To nie jest to problem. Dobrze. To w takim razie zamykamy sekcję pytań i kończymy już dzisiejsze spotkanie. Ja tutaj jeszcze wysyłam na czacie link do wydarzenia na Facebooku Akademii Sztuk Przepięknych, gdzie znajdziecie informacje o kolejnych webinarach, bo nasz był tak naprawdę pierwszy, a jeszcze cały tydzień tych spotkań z różnymi organizacjami nas czeka, więc serdecznie zachęcamy Was do tego, żebyście w innych spotkaniach również brali udział. Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to też zachęcamy do kontaktu z fundacją. Dziękujemy bardzo.